Dorota boi się podnieść ceny swoich usług, żeby nie stracić stałych klientek. Jedną z regularnych bywalczyń salonu jest jej przyjaciółka. Przeszkadza? Nie. Cześć, kochana. Bazia mówiona. Hej. Musisz mnie uratować, mamy wesele. O kurczę. W salonie Doroty kawa jest wliczona w koszt usługi, a już zwłaszcza kawa z dobrą koleżanką. Świetnie. A powiedz mi, Dorotka, co z twoim planem, tym marzeniem największym? No, ten temat my już wałkujemy, wraca jak bumerang, nie? No cóż, no... Chciałabym mieć jeszcze jedno dziecko. No, ale uznaliśmy z Kamilem, że co ma być, to będzie. No boję się trochę, nie? No widzisz, co się dzieje. Rękawiczki, które kosztowały 100 sztuk 13 zł, nagle są za 150. Jedna paczka. Gdzie ja tą paczkę mam na kilka dni? Ja mam 370% wyższy prąd niż taki, co mamy w domach. To jest nieprawdopodobne, nie? No. Gdzie jest woda, gdzie jest wywóz śmieci, jakaś tam kanalizacja, te opłaty, gdzie jest jedzenie, które tak wzrosło strasznie, że wiesz, że człowiek myśli, na czym mam oszczędzić? Na jedzeniu? Co mam sobie nie kupić chleba za 8 zł, tylko mam kupić pół chleba, bo będziemy go jeść, co, krócej? Nic nikomu nie spada z nieba, nie?